Na święta to może dobrze tak. Życzyć im wszystkim tam na wiejskiej opamiętania. Opamiętania, bo za nasze pieniądze naprawdę nie sądzę, że się dobrze bawią, ale źle się bawią, brzydko się bawią. I na pewno nie w naszym interesie się bawią, bo to się zrobiła jakaś się paranoja w tej chwili. Ten cały bałagan, że tak powiem, zarządzania partyjnego tym udręczonym krajem. Z jednej strony mamy dopiero 20 parę lat demokracji. Może Polacy w końcu się ockną i zaczną po prostu to własne gospodarstwo, ten własny dom porządkować. Bo tu naprawdę to, że jeszcze jest parę wariactw, dziwactw, błędów, to jest okej, bo to tak ma być, bo to jest młody organizm, że tak powiem, administracyjny. Ale to nie może być tak, że po prostu nagle się to zrobiły po prostu kariery dla wąskich grup jakichś mniej lub bardziej znajomych, bo to ten taki system, który tam się zrobił, że to wygrywa jakaś jedna partia, druga partia i oni wtedy jeden wódz i drugi wódz i trzeci wódz zwołują swoich, że tak powiem, wojowników, zasiadają w Sejmie i potem chcą z nami rozmawiać o czym. Dokładnie. Nie, naprawdę, ockniecie się, już to chyba długo na to nie będziemy czekali i się przekonacie, co ludzie o was myślą, bo to póki jest immunitet, to jeszcze się was każdy trochę, że tak powiem, boi, bo to mogą narobić przykrości, ale tak kiedyś wrócicie do własnego domu, na własną ulicę, do własnych kumpli z podstawówki, bo z liceum to chyba niewielu kolegów macie i się potem okaże, że naprawdę nie macie do kogo gębę otworzyć.